Dzisiaj Ewangelia o ubogiej wdowie. Jezus najpierw, w pewnym sensie trzeba powiedzieć, gani uczonych w piśmie za, za to, że próbują swoją religijność, swoją relację z Panem Bogiem pokazać na zewnątrz, w gestach, w, w obfitości tej zewnętrznej, która często pokazuje taką mizerię wewnętrzną życia duchowego. I daje jako przykład osoby uduchowionej, osoby, która ma bliską relację z Panem Bogiem, daje przykład ubogiej wdowy, która wrzuca jeden grosz, jak sam Jezus mówi, dała wszystko, co miała, chociaż dała tak bardzo niewiele w większościach, w oczach większości osób prawie, że nic. Unikaj, proszę, nie pozwól sobie tak na ten wewnętrzny głos, który czasami może mówić za mało coś Panu Bogu dałem, na przykład po modlitwie, albo y, y, mogłem, mogłam więcej. Jasne, zawsze coś można więcej, y, ale o co chodzi? Chodzi o to, że tylko Pan Bóg widzi, ile tak naprawdę daliśmy. Y, nie, tu nie do końca chodzi o to, y, czy to jest dużo czasu, czy mało czasu. Oczywiście, y, dobrze wiemy, że. Ta regularność w modlitwie i ten czas spędzony jest, jest istotny jak na każdej rozmowie tak? z przyjacielem. No trudno mieć sensowną rozmowę z przyjacielem w 30 sekund, tak? ale, ale to nie o to chodzi, żebyś, żebyś tak się oskarżał z tego powodu, że coś może być za mało, bo mogą być takie dni, takie momenty, w których naprawdę to jedno Jezu, ufam Tobie, będzie bardzo dużo. I dla Pana Boga y, to będzie y, może aż nawet zaskakująco, że tak dużo, bo ten dzień był tak zły, tak fatalny, że na więcej po prostu nie masz siły, a ten akt wiary wypowiedziany na przykład w takich słowach y, no jest skarbem w oczach Pana Boga. Y, więc y, popatrz też tak miłosiernie na, y, na tą swoją taką mizerię duchową, bo czasami tak patrzymy na siebie tu cudzysłów. I pomyśl sobie, to Pan Bóg wie, co ja mam w sercu. Tak najważniejsze, żeby to było szczere, prawdziwe, moje, żebym nikogo nie udawał, a Pan Bóg wie, co tam we mnie się dzieje i, i tego się trzymajmy.